Pewne błędy właśnie u Mazura w tych twierdzeniach dotyczą właśnie tego, że on rozciągnął sprawę na procesy informacyjne. Teraz będziemy o tym mówić. No i teraz dynamizm D, definicja oczywiście, to jest logarytm z L. Tego współczynnika L. To są wszystko definicje mazurowskie. Ale co to właściwie znaczy? Proszę was, co to właściwie znaczy? Wzory to są wzory. Wszystko jest związane z podstawowym wzorem Mazura na moc całkowitą systemu autonomicznego, to jest C, małe C, ilość materiału, małe A, to jest jakość materiału i ni, to jest moc jednostkowa, a jest żywotność. Bardzo często w takich analizach Pirazy oko myli się żywotność, czyli moc jednostkową z dynamizmem charakterystycznym. A to są zupełnie inne parametry. Moc jednostkowa to po prostu jest ilość energii przetwarzana przez jednostkę masy na przykład danego systemu średnio jednostka czasu. Współczynnika dynamizmu, bo definicja jest czysto formalna i właściwie bezpośrednio z niej trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski dotyczące zachowań ludzi czy zachowań społecznych. Nie można by było. A proszę Państwa, zróbmy sobie tutaj rysunek. Mamy oś współrzędnych. Na osi poziomej jest T, czyli czas, i pochodzi to genetycznie wynajmniej nie od angielskiego time, chociaż tak to dzisiaj się uważa, tylko od łacińskiego tempus. Tempus fugit. Na lwowski to się tłumaczy, pantare i nic się nie dzieje. No i teraz proszę was tutaj, oczywiście, zaczynamy od analizy przebiegu A, czyli współczynnika jakości. A ten współczynnik jakości, jak wam to już tłumaczył kolega Węgrzyn, mówi o zdolności materiału, systemu do koncentrowania energii. To można określić. I ta jakość, oczywiście, jest najwyższa w momencie A0, to jest początek egzystencji systemu T0 i jest to który moment? Poczęcie. A dlaczego poczęcia?
Bo wtedy materiał ma największą zdolność koncentracji energii. Więc kolega już tym operuje, biegnie, ale z punktu widzenia teorii procesów autonomicznych, która jest uogólnieniem mazurowskiej teorii systemów autonomicznych, to mówimy, że każdy proces sterowania w ogóle, a proces autonomiczny jest szczególnym przypadkiem procesu sterowania, jego egzystencja się zaczyna od momentu realizacji programu. W wypadku człowieka to jest jednoznacznie przez embriologię, anatomię porównawczą, etc. Określone, że w momencie poczęcia alias zapłodnienia. Jak macie do czynienia z ludźmi pełnymi uprzedzeń antyreligijnych, to żeby nie urażać ich przekonań antyreligijnych, należy używać słowa zapłodnienie. To samo znaczy, ale wtedy oni się nie jeżdżą na masy. O, jak powiecie poczęcie, to dla nich jesteście klerykałem czy klerykałką. No tak, odbierają. To jest negatywny stereotyp oczywiście, a nie żadne pojęcie naukowe. Natomiast jak użycie słowa zapłodnienie, no to już to jest swój człowiek. Nie żaden klerykał. To takie już socjotechniczne, czyste uwagi. Bo z punktu widzenia poznawczego konwencja terminologiczna jest dowolna. No dobrze. I teraz w miarę upływu czasu wskutek działania drugiej zasady termodynamiki. To, co teraz omawiamy, to jest coś, to nazwałem termodynamiką cybernetyczną. Dziedzina w ogóle przemilczana w nauce oficjalnej i u nas, i na Zachodzie. Tutaj działania drugiej zasady termodynamiki. Jakość materiału, czyli zdolność do koncentrowania energii, maleje asymptotycznie dążąc do zera. Do zera dochodzi w nieskończoności, w wieczności. Jak widzicie, można by nawet budować teologię cybernetyczną. To jest coś takiego. No, ponieważ spadek A powoduje spadek mocy całkowitej systemu alias procesu autonomicznego. Wobec tego stanowi zaburzenie równowagi funkcjonalnej. Wiecie, co to jest, bo kolega Węgiel chyba o tym mówił. No więc stanowi zaburzenie, które homeostat systemu alias procesu autonomicznego stara się usunąć. Przeciwdziałać temu spadkowi. A w jaki sposób może przeciwdziałać? No nie, czyli moc jednostkowa, czyli żywotność, założymy w przybliżeniu, że jest stała. Takie założenie robi Mazur, że coś ma żywotność taką, jaką ma, a zmiany jego zachowania są związane no właśnie z dynamizmem i zaraz będziemy mówili w jaki sposób. Teraz proszę Państwa, jeżeli tak, to jedyną metodą przeciwdziałania spadkowi mocy jest zwiększanie C, czyli zwiększanie ilości materiału. Tu znowu mamy tą samą oś czasu rzeczywistego i tu będzie ilość materiału C. Tutaj znowu mamy ten moment początkowy, T0. To się zaczyna od jakiejś maleńkiej
wielkości C0 to nie może mikroskopijny i oczywiście analogicznie jak jakość opada, to ilość rośnie albo nawet może szybciej rosnąć. I tutaj mamy przebieg wzrostu ilości materiału. Najpierw szybko, później coraz wolniej i znowu asymptotycznie się zbliża do jakiejś tam wielkości C granicznej, to jest tutaj CG. Potem może nawet nastąpić spadek albo nie. Już nie będę wnikał w te szczegóły. Teoretycznie mogłaby ta rozbudowa odbywać się w nieskończoność, to znaczy tak jakoś. Ale jak wykazał Mazur, systemy o niepowstrzymywanej rozbudowie nie są optymalne. To znaczy ich moc swobodna, a to chyba wiecie, bo wam to wykładał kolega, także nie? Wypada. System autonomiczny nie dąży do maksymalizacji mocy całkowitej, tylko mocy swobodnej. A ściśle mówiąc, sumy mocy swobodnej przez cały okres swojej egzystencji. Czyli całki. To jest funkcja ciągła całki z funkcji mocy swobodnej w całkowitym okresie egzystencji. Tutaj to może jakieś zielone namaluję. Moc swobodna oczywiście by jakby rosła tak w nieskończoność, to rosłaby również moc jałowa i wskutek tego ta całkowita moc swobodna byłaby mniejsza niż w wypadku rozbudowy powstrzymywanej. To u Mazura są zresztą te dowody przeprowadzone. Na Yeti to jest zrobione w książce Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. Tekst autonomia, pewny tekst. Ten biały kruk bibliofilski, bo to wyszło w nakładzie 3000 egzemplarzy w 1966 roku, nigdy nie było znawiane. No kolega ma oryginał. Ja też. To jest źródło historyczne właśnie. No może pokazać warto. Nie, do kamery. Do kamery. Do kamery. Bliżej. Proszę Państwa, jak z tego widać, przy założeniu i równe konstans, będziemy tu mieli następujące etapy. No jeszcze ograniczę się do trzech etapów, wystarczy. Jeden etap to jest taki, gdzie przyrost ilości materiału jest na tyle szybki, że nie tylko rekompensuje, o to gdzieś tutaj powiedzmy, nie będzie granica przybliżenia. To jest taki okres, kiedy dzięki dużej szybkości wzrostu ilości materiału, nie tylko spadek mocy całkowitej, a w związku z tym również swobodnej, wywołany spadkiem jakości materiału jest rekompensowany, ale jeszcze to nawet rośnie. Czyli tu jest P wzrastające, zaznaczę to tam strzałką. Tutaj mniej więcej, no na takim obszarze, no,
mniej więcej tu. To jest taka sytuacja, w przybliżeniu mi się to jakoś udało pokazać, że przyrost ilości rekompensuje spadek mocy wywołany spadkiem jakości. Czyli tu P będzie w przybliżeniu konstans. I wreszcie, no tutaj się już stabilizuje ilość materiału, że człowiek nie może rosnąć w nieskończoność, a gdyby rosło, to nie byłoby to optymalne z punktu widzenia termodynamiki cybernetycznej. Tutaj nie pamiętam, czy o tym wspominałem, ale powstrzymaną rozbudowę to mają dopiero ptaki i ssaki. Gady? Nie, gady całe życie rosły. Ryby, płazy, dinozaury i miały skutek tego tak dużą moc jadową. No tak, tak, tak. Organiczną. Tak. Miały tak dużą moc jałową, że już nie miały żadnej mocy swobodnej. I jak przyszła zmiana warunków, radykalna, to one już nie dysponowały żadną mocą, żeby się przystosować do tych nowych warunków. Oczywiście to samo zjawisko występuje w nadsystemach, czy nadprocesach społecznych. I proszę sobie przypomnieć, jak to w historii było, jak się sprawdziło. To czysto teoretyczne twierdzenie, no dobra. A właściwie wnioski, które z niego wyciągamy. Więc po pierwsze, na przykład Imperium Aleksandra Wielkiego. Szybko się rozrastało i zamieniło się w takiego dinozaura, który, no jak umarł twórca, to się rozleciało na kawałki, które już miały mniej więcej ustabilizowany system. Już nie rozszerzały się. Później Imperium Rzymskie się rozszerzało. Jak się za bardzo rozszerzyło, to nastąpił rozpad na wschodnią i zachodnią część. Zachodnia część została zniszczona. A bizantyjska była systemem stacjonarnym, czyli o powstrzymywanej rozbudowie. Bizancjum tylko postulowało utrzymanie dorobku starożytnej Grecji i Rzymu. No tam tylko właśnie za Justyniana była próba zajęcia części tych prowincji zachodnich, to się długo nie utrzymało, a ta część wschodnia się trzymała dość długo. No to była Rzesza tysiącletnia. Tysiąc lat właściwie Bizancjum istniało po upadku zachodniej części. No więc, proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Podobnie było z Imperium Karola Wielkiego, się szybko rozrosło, szybko rozpadło. Podobnie było z Imperium Napoleona. No i ta sama termodynamika cybernetyczna w skali makro powoduje, że Unia Europejska, która jest w tej chwili systemem o niepowstrzymywanej rozbudowie, będzie istniała krócej niż by mogła istnieć, gdyby trochę wzięła na wstrzymanie. Rzesza Hitlerowska. W pewnym momencie właściwie zjednoczyła prawie całą Europę. 12 lat koniec. No 12 lat i koniec, tak. Bo była za duża mocerowa. Musieli utrzymywać olbrzymi aparat okupacyjny, policyjny, ten taki zwyczajny, okupacyjny, choć tam angażowali również tubylców, ale szanem tego byli Niemcy. Reichsdeutsche byli podstawą, a nie Volksdeutsche czy jacyś tam kolaboranci. Podobnie było z Imperium Radzieckim. Stalin
rozbudowywał to imperium, szedł na ekspansję, wchodził do krajów afrykańskich i nie tylko afrykańskich. Trzeba było to wszystko finansować, bo tam nie za darmo kolaborowano z Sojuzem i zawalił się pod własnym ciężarem, chociaż bez jednego wystrzału. Miał za dużą moc jałową. To samo dotyczy Unii Europejskiej, to samo dotyczy Imperium Brytyjskiego historycznie, bo przecież największym imperium świata było Imperium Brytyjskie. 1/4 świata to było jedno państwo właściwie. Byli poddani królowi Wiktorii, a później jej następców. No i to jak na dziejowe procesy dość szybko się zawaliło. Amerykanie też rozbudowali olbrzymie imperium i jesteśmy świadkami kolapsowania. A skąd to się bierze? Spraw termodynamiki cybernetycznej. Zdajcie sobie sprawę, że ta diagnoza jest tak nieprzyjemna dla możnych tego świata, że no, taki cybernetyk to jest tak jak lekarz, który mówi chore, nie ma dla pana ratunku. No to poszło wątpić. Słowo, to w ogóle nie chcę słuchać tego. No ja ich rozumiem. To już nie chodzi o błagonadziożność, czyli poprawność polityczną. Chodzi o to, że ta diagnoza dla ich systemu jest czarna. A jak w przypadku Amerykanów, kiedy na finansowanie armii wydają tyle, co wszystkie kraje prawa na świecie? Ile ma policja? Ta moc działania to po prostu tam musi być potworna. No potworna, oczywiście. Ale Rosja się zastosowała do systemu, powstrzymała rozbudowę. Znaczy, no, Rosji się rozleciało najpierw imperium zewnętrzne, jak oni to nazywali, potem imperium wewnętrzne, a teraz no, właściwie Rosja na razie nie robi wielkiej ekspansji, ale marzy o tym. Czyli marzy o samobójstwie. To jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko. To, że oni zrezygnowali z ekspansji na jakiś czas, to ich uratowało. Jeszcze nie. To, co zostało, uratowało. Jeszcze ich nie uratowało, tam są takie silne tendencje rozwojowe, że w zasadzie walczą o życie. Te tendencje były cały czas, ale chodzi mi o to, że państwo rosyjskie przez te 20 parę lat istnieje. A jakby jeszcze oni się miotali i szli na ekspansję, to by ich nie było. Czy oni walczą w tej chwili o zachowanie integralności, a nawet nie na to, co myślą. Oczywiście. No i to będzie wielkie szczęście dla Rosji, jak im się uda utrzymać to, co teraz mają. No oni chyba wiedzą. No nie wiem, czy wiedzą, bo ciągle tam marzą o rozszerzaniu strefy wpływu na Ukrainę, jeszcze gdzieś. No kochani, jak oni jeszcze musieli dopłacać do Ukrainy, to się zawali matuszka Rosja w drobny mach. No to będziemy mieli teraz zresztą realne eksperymenty. Zahamowali wejście Ukrainy do Unii. No to już wiadomo, że to Rosja zrobiła. Naobiecywali coś tam w Ukrainie, no to teraz będą musieli podtrzymywać. Już wiadomo, to może jest gra samego. Znaczy nawet Rosja nie potrafi jest panem autonomicznym, a Ukraina to jest jeszcze pewnie coś odrębnego w tej chwili. Zupełnie coś odrębnego. Także tutaj raczej otoczenie sobie po prostu porządkują, żeby było korzystne dla nich, a nie rozbudowują. No dobrze, to znaczy, że chcą mieć sterowane przez siebie systemy w otoczeniu, a do tego trzeba zużywać moc sterownicza. Będziemy zresztą o tym mówili, bo metody sterownicze, które stosuje Rosja, są wysoce energochłonne. To można wyrażać również pieniądze, jeśli to będą pieniądze realne, a nie jakieś tam